Mieszkania mogą nam zabrać te nieruchomości, i to znaczy, że kiedy to się może wydarzyć? Jakbyś mogła powiedzieć okiem prawnika. Kupują sobie mieszkanie na kredyt, pod wynajem. Jak, traktując to jako inwestycje, i to dopiero jest katastrofa. Spotykałem się z tego tytułu jakieś sytuacje, ktoś się, nie wiem, zakochał, albo, jakaś, <grym> albo coś innego, proponował coś, sytuacje z życia. Widać już teraz, ludzie znacznie tracą płynność finansową. No a co za tym idzie? Niekiedy dochodzi do licytacji. Blondyna będzie opowiadać, że e, powinna przyrzucić się na przykład na biznes beauty. A gdyby pan Rafał Zaorski na przykład, Chciał darować to na rzecz kilkuset na przykład osób, które są w domu dziecka. Czy to by było wtedy ok? Wiedziałeś, co jeszcze może spowodować, że stracimy swoje mieszkania? To mieszkanie, dom czy działka, no to również tutaj może po prostu taka nieruchomość zostać zlicytowana. No i co za tym idzie? No, możemy ją, ją stracić. są nawet takie fora internetowe, jak żyć na koszt rentier. Ale jakie są zagrożenia uniemożliwiające eksmisję najemcy? Bo to... powiedz mi te trudne nieruchomości, bo wielu z nas pyta, gdzie tam jest kasa, gdzie są pieniądze, ile można zarobić na udziałach. Te nieruchomości, umówmy się, one są teraz większości w większości przeszacowane tak. Zapraszam Cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca. Muszyna, poznaj topowych przedsiębiorców, rozwiń swój biznes, buduj networking. Do zobaczenia. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz pierwszy na kanale Ela Liberda. Co mam powiedzieć? Radca prawny, inwestor. Ja Cię znam też prywatnie już jakiś czas, więc wspaniała kobieta, która... No, twarda babka, jak o tobie, się, o tobie się mówi. Prawo nieruchomości, udziały trudne, nieruchomości, flipy na stanie prawnym i to wszystko to jest trochę Twoja specjalizacja, więc pewnie dzisiaj porozmawiamy dużo o nieruchomościach. Tak jest, witajcie, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. E, no to ale mogę zacząć, to miało być pytanie pod koniec, ale to jest pytanie od widzów, że piękna blondynka są prawnym. I czy spotykają Cię z tego tytułu jakieś sytuacje? Ktoś się, nie wiem, zakochał albo jakaś, <grym> albo coś innego proponował coś, sytuację z życia, jak możesz powiedzieć. Tak szczerze, przed kamerami. Po raz pierwszy. <grym> e, no rzeczywiście zdarza się tak, że sytuacje bywają różne, niektóre śmieszne, a niektóre trochę nawet przykre, dlatego że na pewno jest jednak taki trochę stereotyp, że radca prawny to jest pani w garsonce, która jest bardzo z reguły spokojna, wyważona, no i nieco mój wizerunek być może od tego odbiega. Natomiast szczerze, czy to są jakieś takie sytuacje, które przeszkadzają w wykonywaniu zawodu? Absolutnie nie, wręcz bym powiedziała, że pomagają, trzeba być sobą. Niemniej jednak zdarzały mi się sytuacje, kiedy na przykład ktoś powiedział, że Wyglądam zbyt młodo, żeby prowadzić jego sprawę. To było już kilka lat temu, ale tak rzeczywiście się zdarzyło, albo że wyglądam zbyt ostro. Niemniej jednak no też wychodzę z założenia, że nie jesteśmy dla każdego klienta, tak i nie każdy klient nam pasuje. Dlatego bez sensu robić z siebie kim, kim, kogoś, kim nie jesteśmy, dlatego że później przy ewentualnej współpracy może być to rzeczywiście, Kłopotem. Ja jestem jaka jestem. Ja rzeczywiście jestem stanowcza. Ja wychodzę z założenia, że radca prawny, adwokat, nie jest od tego, żeby klientowi poprawiać samopoczucie, tylko jest od tego, żeby być skutecznym. Ja swoją robotę robię dobrze, a jeżeli ktoś oczekuje pomocy psychologicznej, no to to nie jest zdecydowanie ten kierunek. Aczkolwiek trzeba wykazywać się również empatią, bo wielokrotnie klienci przychodzą, to są sprawy trudne. No niemniej jednak też no tutaj trzeba po prostu też pokazać w jaki sposób ta formuła współpracy będzie przebiegała. A z takich śmiesznych sytuacji no oczywiście, no gdzieś tam zdarzały się momenty, kiedy ktoś miał ochotę wyskoczyć ze mną na obiad czy na kolację, no ale też jakieś takie na przykład typowo hejterskie, kiedy też tak jak podobnie tak jak ty prowadzę swój kanał na YouTubie, no to pojawiały się jakieś dziwne komentarze, że a tutaj tutaj blondyna będzie opowiadać, że e, powinna przerzucić się na przykład na biznes beauty, e, być może też ten jest dochodowy, ale jeszcze nie teraz. Okej, okay, czyli kolejny biznes może być z tym związany. No dobra, Elo, ale no specjalizujesz się w nieruchomościach, więc przejdźmy do nich. Mam pytanie od e, też widzów, czy według Ciebie te kolejne lata idą te czasy, gdzie mogą nam zabrać mieszkania, mogą nam zabrać te nieruchomości, i to znaczy, że kiedy to się może wydarzyć, jakbyś mogła powiedzieć okiem prawnika, bo dużo osób mówi, czy trochę tak nie, że państwo dąży do tego, abyśmy no nie mieli nic, nie mieli tej własności, tylko nie mieli tego posiadania, bo coraz trudniej, wiesz, zaczęło się kredyty, teraz znowu dostajemy kolejne prezenty od państwa w postaci tych kredytów, ale no za to płacimy wysoką bardzo cenę. Trudno powiedzieć, dlatego że tego typu spekulacje one były już wiele lat temu no i póki co można powiedzieć, że jest względnie bezpiecznie. Niemniej jednak no, trzeba mieć oczy szeroko otwarte i śledzić tą sytuację, dlatego że o ile rzeczywiście te kredyty preferencyjne, te wszystkie możliwe tak, programy, które, które mogą wykorzystać osoby o gdzieś tam niższym statusie społecznym, to jest wszystko ok to rzeczywiście ma na celu pomoc, tylko zastanówmy się co w sytuacji, kiedy Ci ludzie po prostu przestaną mieć możliwość spłaty tych kredytów. Czy dojdzie do sytuacji takiej drastycznej, że rzeczywiście dojdzie do Hipotetycznej tak utraty własności nie sądzę, niemniej jednak widać już teraz, ludzie znacznie tracą płynność finansową. No a co za tym idzie, niekiedy dochodzi do licytacji tych nieruchomości, za które kredyty nie są spłacane. Także trzeba być czujnym przede wszystkim na etapie podejmowania decyzji zakupowej, czy rzeczywiście stać nas na to mieszkanie i też nie tylko sugerować się tym, że ten kredyt będzie tani, tylko rzeczywiście, jak to się mówi, mierzyć siły na zamiary, i czy rzeczywiście za te kilka lat, kiedy na przykład, nie daj Boże, stracimy pracę, czy koszty utrzymania nam wzrosną, a rosną one dynamicznie, czy rzeczywiście przypadki. Nie zakredytujemy się, jak to się mówi, pod korek, i czy nie będzie groziło nam to, że bank po prostu zlicytuje nasze mieszkanie? Mhm. No właśnie trochę też tak jak rozmawiamy z widzami mówią, że może być scenariusz z jednej strony ten pozytywny, na który czekamy, że wszystko będzie ok, ale z drugiej strony, że tak jak w Stanach, że wiesz najpierw dawali, wszyscy mieli mieszkania później no, nie ma tych pieniędzy, bo dzisiaj się mówi, że właśnie w rekordowo ilość małych przedsiębiorstw upada w 2024 roku i to nie jest pozytywne, jak się też czyta, że giganci zwalniają pracowników więc te czasy mogą być oby to było chwilowe, ale ciężkie no ale jakbyś tego co na kiedy Możemy stracić mieszkania. Pierwsze, no to nie spłacamy kredytu, to już powiedziałeś. Co jeszcze może spowodować, że stracimy swoje mieszkania? No niestety tutaj sytuacji, które mogą spowodować, że mieszkanie zostanie utracone jest wiele. Poza niespłacanym kredytem trzeba tutaj zauważyć, że też dużym problemem może być to, kiedy będziemy mieć również zobowiązania z tytułu niepłaconych opłat za mieszkanie do wspólnoty mieszkaniowej. To oczywiście są sytuacje, które zdarzają się niezmiernie rzadko. Jest to taki najmocniejszy środek, jaki może zastosować ewentualnie wspólnota mieszkaniowa w postaci takiej przymusowej sprzedaży w drodze licytacji naszego mieszkania, ale jeżeli uporczywie uchylamy się od dokonywania płatności, te zaległości są bardzo długotrwałe, to może do tego dojść, że pomimo tego, że mamy odrębną własność tu taką z księgą wieczystą, no to wspólnota po prostu nakaże sprzedaż takiego mieszkania, a co za tym idzie je utracimy kolejną jest też to, że wielokrotnie zaciągamy pożyczki, jakieś chwilówki albo po prostu podpisujemy umowę, umowy pożyczki z jakimiś innymi osobami fizycznymi po to, żeby troszeczkę się wspomóc, ale to powoduje, że popadamy w taką trochę spiralę długów i po prostu jeden dług, oni drugi no i wtedy też, jeżeli udzielimy zabezpieczenia na nasze Nieruchomości albo nawet nie, ale dojdzie do sprawy sądowej, no i jedynym naszym majątkiem, który mamy, to jest właśnie to mieszkanie, dom czy działka, no to również tutaj może po prostu taka nieruchomość zostać zlicytowana. No i co za tym idzie? No możemy ją, ją stracić. Oczywiście tutaj czym innym jest też to, czy będziemy od razu musieli się z takiej nieruchomości wyprowadzić? No bo to też tak nie działa, że nawet jeżeli dojdzie do licytacji, to ktoś nam, nas wyrzuci na bruk, z tego względu, że w Polsce co do zasady nie ma czegoś takiego jak możliwość eksmitowania na, na ulicę. Natomiast no finalnie rzeczywiście, jeżeli nawet nie mamy innej swojej nieruchomości, to przy takim niekorzystnym splocie wydarzeń po prostu rodzina może trafić do lokalu socjalnego, który jak wiadomo jest o obniżonym standardzie. No to jak Cię słyszałem, to rzeczywiście jest kilka takich zagrożeń. No dobra, ale z samym najmem Mamy też dzisiaj dużo się o tym mówi, i niestety to prawo w Polsce, które powinno się zmienić. Pytanie dla ciebie, do ciebie, czy według ciebie powinno się zmienić, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nawet że za granicą jest prawo właściciela, że dzisiaj no jak jest moje mieszkanie, ktoś mi nie płaci, to ja powinienem tam wejść i od razu w, w, wyciągnąć tej osoby za drzwi, zmienić zamki powiedzieć do widzenia, no bo nie płacisz mi, nie? A dzisiaj. Są już legendy, jak można się bawić w kotkę i myszkę przeciągać i nawet są osoby, które się w tym, jakby nie wiem, wykształciły, wykwalifikowały, żeby nie płacić nie? i nic im nie zrobisz do końca. Nie? Jest to bardzo długotrwały proces. No niestety tak jest. Rzeczywiście przepisy prawa polskiego w znacznym stopniu uprzywilejowują lokatorów w stosunku do tego, jakie prawa mają właściciele mieszkań. I powiem wprost: to jest niesprawiedliwe. Dlatego, że właśnie tak jak wspomniałeś, taki lokator, który nawet nie płaci, demoluje, to jeżeli on nie ma innej nieruchomości na siebie i nie ma gdzie się wyprowadzić, albo znajduje się w kręgu określonych kategorii osób, na przykład jest bezrobotny, albo jest to kobieta w ciąży, albo jest to osoba małoletnia, albo to jest rencista, emeryt, czy ktoś, kto ma bardzo niskie dochody, no to wtedy z mocy ustawy takiej osobie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego i taki lokal socjalny ma obowiązek zapewnić gmina. I zdarzają się takie sytuacje, i to wcale nierzadko, jeśli chodzi właśnie o te, tego typu spraw, to mogę powiedzieć, że w przeciągu ostatnich dwóch lat. Yy, Śmiało można użyć stwierdzenia, że jest to plaga, i mało tego wiele osób, tak jak wspomniałeś, działa wręcz świadomie, z premedytacją. z premedytacją, dlatego że doskonale znają te przepisy i orzecznictwo. Są nawet takie fora internetowe, jak żyć na koszt rentiera i nie płacić za wynajem, jak nie dać się usunąć. Także wielokrotnie też jest tak, że te osoby które no niejako się wyspecjalizowały w tym, i teraz z, z punktu widzenia prawa wygląda to w taki sposób, że jeżeli trafilibyśmy, nie daj Boże, na takiego nieżytelnego najemcę, to jest takie bardzo delikatne określenie, no to niestety musimy najpierw stoczyć najpierw cały bój w toku procesu o eksmisję. Taka sprawa może potrwać dwa, trzy lata, nawet zanim dostaniemy wyrok. Oczywiście nie możemy takiej osoby wyrzucić następnie kiedy mamy już ten wyrok nakazujący eksmisję, to jeżeli tak jak wspomniałam, okaże się, że jest to, któraś z osób z tej kategorii, którym przysługuje lokal socjalny, no to wówczas sąd wyda taki wyrok, ale nakaże wstrzymać się z jego wykonaniem do, do czasu dostarczenia przez, przez gminę tego, socjalnego lokum. A w gminach y, takich lokali po prostu nie ma albo czeka się na niewiele lat i okres oczekiwania na taki lokal to czasami jest 2, 3 lata, czasami nawet 5. I teraz już no, 10 ty, lat ktoś na twojej ktoś, a ty musisz płacić wszystko. Dokładnie, musisz, y, musisz za to płacić i tutaj y, oczywiście są osoby, które w którym rzeczywiście ten los no, gdzieś tam tak się potoczył, że są po prostu biedne. Ale niestety moja praktyka zawodowa pokazuje, że większość z tych osób, którzy robią takie kłopoty, nie chcą się wyprowadzić i nie płacą. To są osoby, które działają z premedytacją i świadomie i nawet wielokrotnie moi klienci mówią, no dobrze, to ja na przykład pani, panu zapewnię inne mieszkanie, zapłacę czynsz najmu za na przykład pół roku i tak dalej, albo zapewni inne mieszkanie mniejsze, a oni w ogóle się nie chcą wyprowadzić, no i trzeba to robić wtedy w sposób przymusowy. Ale tutaj co ważne jeszcze chciałabym powiedzieć, bo yy, wielokrotnie też jest tak, że na przykład yy, ludzie kupują sobie mieszkanie na kredyt pod wynajem, traktując to jako inwestycję i to dopiero jest katastrofa, dlatego że nie tylko muszą wtedy, jeżeli trafią na takiego nierzetelnego lokatora, to nie tylko można powiedzieć muszą go utrzymywać, no bo nie mogą mu odciąć mediów, jeżeli to jest mieszkanie w zasobach spółdzielni, to wiadomo czynsz muszą płacić tak i dalej, ale oprócz tego jeszcze mają do spłaty ratu, ratę kredytu, a w założeniu inwestycja no miała być inwestycją, czyli z czynszu pobieranego od najemcy miała z reguły spłacać się też rata kredytów, i to są Sytuacje bardzo przykre, dlatego że rzeczywiście wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy ten inwestor się mocno również no. zadłuża. No dobra, to Elo, jakbyś powiedział w takim razie o ten też najem okazjonalny, bo to było chyba takie właśnie jedno rozwiązanie. Ku temu, żeby się zabezpieczyć, ale jakie są zagrożenia uniemożliwiające eksmisję najemcy? Bo też już chodzi o, o plotki, że on jutro powie, że już nie ma gdzie mieszkać, i w ogóle jak to jest z, praktyk, z praktyki? No niestety też no, nie, ma, nie jest to idealne rozwiązanie. No, niemniej jednak jest jedynym w prawie polskim, które gwarantuje to, że najemcy takiemu w razie gdyby doszło do ewentualnej eksmisji. Nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Czyli no gdzieś tam prawda, nie mamy już tego ryzyka, że będzie to oczekiwanie. I na czym w ogóle polega ten najem okazjonalny? Najem okazjonalny polega na tym, że po prostu taki lokator, którego przyjmujemy. U notariusza poddaje się dobrowolnie rygorowi egzekucji co do ewentualnego opróżnienia lokalu, gdyby nie wywiązywał się z warunków umowy, nie płacił albo po prostu gdyby umowa się skończyła i on się nie wyprowadził no bo takie sytuacje się zdarzają i wtedy wskazuje inny adres, pod który może zostać przekwaterowany. Ale. Wiadomo, że może zdarzyć się też tak, że taki adres po prostu okaże się, że na przykład nie istnieje. Dlatego tutaj uczulam, że jeżeli byśmy się decydowali na tą formę wynajmu, to też trzeba sprawdzić, czy to jest adres, który rzeczywiście jest prawdziwy, i zadbać też o to, żeby osoba, która udostępnia ten adres i podpisuje oświadczenie, że przyjmie ewentualnie takiego lokatora do siebie na wypadek ewentualnej eksmisji, żeby złożyła podpis notarialnie poświadczony, bo niestety w praktyce mojej kancelarii wielokrotnie okazywało się, że np. ktoś mówił, ale ja tego w ogóle nie podpisywałem. Natomiast finalnie jeżeli mówimy czy to jest bezpieczne tak już sama ta umowa jest w mojej ocenie bardzo weryfi dobrym weryfikatorem najemcy i Rzeczywiście y, daje możliwość bezpiecznego wynajmu, ale jeżeli pytasz, czy to jest też tak, że mamy najem okazjonalny, czy najem instytucjonalny, bo to jest to samo, tylko że instytucjonalny jest dla przedsiębiorców zastrzeżony, czy to jest tak, że w razie czego przyjdzie komornik i z dnia na dzień kogoś usunie, to nie. Niemniej jednak będzie to możliwe. Tutaj też y, taka rada, że jeżeli byśmy się decydowali właśnie na tą y, formę wynajmu, no to też można skorzystać po prostu z y, obsługi pomocy firm, które zapewniają takie adresy i wtedy mamy pewność, że no ta nieruchomość będzie, tak? No i wtedy komornik też, jeżeli ma gdzie kogo przekwaterować, no to tutaj nie powinno być z tym większego problemu. Także przy tym, co się teraz dzieje, absolutnie, jeżeli w ogóle mamy decydować się na wynajmowanie naszych lokali, to musi być to przede wszystkim poprzedzone dobrą weryfikacją najemcy, nie bójmy się pytać o dochody, nie bójmy. My się brać zaświadczenia, zaświadczeń o tym, gdzie kto pracuje i tak dalej, rekomendacji od poprzednich wynajmujących. Sprawdźmy po prostu wszystko, co się da. To jest absolutnie legalne. Możemy to zrobić, dlatego że oddajemy komuś do dyspozycji swoją własność ogromne tak naprawdę pieniądze w to zainwestowane, a następnie dobra umowa i umowa właśnie albo najem okazjonalny, albo najem instytucjonalny, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to po prostu lepiej nie wynajmować, bo można zrobić sobie problemy. problemy. No dobra, a jakbyśmy odwrócili pytanie, i jak w takim razie wynająć i zabezpieczyć się przed pierwszymi osobami, które będą wynajmować Twoje mieszkanie, to jest właśnie trochę powiedziałaś: odpowiedziałaś, że to są te absolutnie ten um, umowa najmu okazjonalnego, ale na przykład się stałem, czy jak mamy czasami media na siebie na przykład. To możemy wtedy nie płacić rachunku, albo z drugiej strony, jak cię słucham, to mi się nasuwa: no dobra, to nie płacę czynszu do wspólnoty, niech mi licytują najwyżej, tak? Czy tak jest? No nie wiem, co, co polecisz, jak się w ogóle zabezpieczyć? Czy lepiej rachunki niech już ktoś wpłaci? Bo czasami mówią, to prąd przepisze na tego, co wynajmuje czy lepiej samemu i wtedy, co jak na przykład przestaniemy płacić, nie wiem, prąd, gaz, jakieś tam inne rzeczy? Jeżeli najemca przepisze na siebie, no to rzeczywiście, jeżeli przestanie płacić, to mu to odłączą, tak? No więc jest to jakieś rozwiązanie. No, Niemniej jednak też muszę tutaj powiedzieć. Że ci lokatorzy, którzy bywają mocno uciążliwi, z powodzeniem radzą sobie mieszkając bez prądu. Także nie jest to jakaś okoliczność, która powoduje, że oni się wyprowadzają. Natomiast rzeczywiście też, no jeżeli na przykład mamy, jest to bardzo utrudnione, no bo jeżeli na przykład mamy mieszkanie w zasobach spółdzielni, no to chociażby grzanie jest wspólne, no i nie da się tego, a czy, czy woda, no i nie da się tego, no ale odłączyć. zawsze ten prąd, ewentualnie gaz, czy jakieś tak, takie rzeczy, telewizję. Bo... jest to pewnym utrudnieniem mm -hmm. i pewną komplikacją, i oczywiście wtedy, wtedy mamy pole manewru. No bo zawsze ten najemca może wtedy iść do innego, gdzie jest jeszcze prąd i sobie wziąć. To no, się. Bez prądu, nie? No, bo rozumiem, że on nie może samemu sobie przyjść i założyć liczniki, na siebie pokazuje, że ma umowę najmu. Czy, czy może? No może. Może tak? tak, jeżeli ma umowę najmu, to może trochę tak jak z zameldowaniem. Także, także niestety tutaj no też skutecznie no tego nie zablokujemy, no niemniej jednak, jeżeli nie będzie płacił, no to, no to wtedy zostanie to wszystko odłączone. Tutaj też no takim dość dobrym weryfikatorem jest po prostu pobieranie kaucji, nie tylko tak jak jest to zwyczajowo przyjęte jako jednomiesięczny czynsz, tylko przynajmniej 2-3 miesiące. No i też wtedy daje nam to gwarancję, że ewentualnie gdyby cokolwiek zaczęło dziać się nie po naszej myśli, no to przy, przynajmniej mamy te pieniądze na pokrycie tych... Zaległości. Dobra, to powiedz mi w drugiej stronę, jak już się stało i najemca nie płaci, przeczytał te fora, to co teraz możemy zrobić, czego się, od czego zacząć, no bo formalna ścieżka trochę powiedziałaś, no to może trwać dwa lata przy dobrych wiatrach, jak nie mamy, może być 7, 10 i nieskończoność, ale jest coś, nie wiem, yy, też gdzieś dawniej czytając, że ktoś sobie gdzieś kamerę dał, niby wiem, że nie możemy wejść, ale no nie wiem... Co zrobić w praktyce? Na przykład, co jakbym, nie wiem, pod dnia obecność wchodzę, wymieniam zamki i go już nie wpuszczam, rzeczy wystawiam na korytarz, niech mnie sądzi on na przykład, ale nie ma wejścia do lokalu, tak? Czy nie? No co wtedy... Nie polecam tego typu rozwiązań, z tego względu, że lokatorzy są bardzo świadomi swoich praw No i tego typu zachowanie, jeżeli wejdziemy do lokalu, które jest w, posiadanie kogoś innego, w posiadaniu kogoś innego, może stanowić wyczerpanie znamion przestępstwa, naruszenia miru domowego. Ja wiem, że to wydaje się takie absurdalne, no bo jak to, to jest moje mieszkanie i ja nie mogę do niego wejść, niemniej jednak tak to w prawie wygląda i prawo do posiadania jest dużo. Silniej można powiedzieć, chronione niż prawo własności i nawet przepis mówi, że to posiadanie, które nawet jest bez umowy i które nawet jest de facto w złej wierze, to i tak podlega ochronie. I wtedy, gdybyśmy tak zrobili, wejdziemy do takiego lokalu, nawet wymienimy zamki, no to taka osoba może złożyć pozew o przywrócenie naruszonego posiadania, ale oprócz tego może złożyć również zawiadomienie o możliwości popełnienia. Przestępstwa, no i jeżeli rzeczywiście tam ma swoje rzeczy, pomimo tego, że nie płaci, to tam jest jej centrum życiowe, no to możemy narazić się na bardzo poważne konsekwencje. Tego nie polecam. Niemniej jednak, jakie rozwiązanie, no bo to jest kluczowe. Oczywiście trzeba działać y, zgodnie z przepisami prawa, y, rozeznać się, czy przypadkiem. Taka osoba nie ma na siebie jakiejś innej nieruchomości, bo jeżeli ma, to już jest dobrze, dlatego że wtedy, jeżeli otrzymamy wyrok eksmisyjny, no to nie będzie przysługiwał właśnie ten lokal Możemy socjalny. Żeby, że to jest bardzo trudne, ale też jeżeli złożymy sprawę do sądu, no to wtedy sąd może zobowiązać taką osobę i w toku przesłuchania również taka osoba będzie musiała to powiedzieć, no oczywiście zawsze może szukać. Natomiast nie ma też co zwlekać. Natychmiast trzeba składać sprawę do sądu. I też tutaj yy, uwaga, bo wiele osób czeka. Kilka miesięcy, aż rzeczywiście te zaległości powstaną bardzo duże. Nie. Jeżeli widzicie Państwo, że ktoś się spóźnia z zapłatą czynszu, to sam pozew o zapłatę można złożyć już, kiedy jest na przykład zaległość tylko jednomiesięczna. Nie trzeba czekać nie wiadomo ile. Przepis oczywiście mówi, że po to, żeby wypowiedzieć umowę, to musimy, zaległość musi trwać. Trzy miesiące, czy pełne okresy rozliczeniowe, następnie musimy wyznaczyć jeszcze jeden miesiąc na uregulowanie tych zaległości, czyli zobaczcie Państwo, przez tyle czasu ktoś może nie płacić, i dopiero wtedy mamy przesłankę do rozwiązania takiej umowy, do jej wypowiedzenia. Niemniej jednak, jeżeli tutaj mamy tylko Niewielką zaległość, to ja już rekomenduję, żeby od razu składać pozew o zapłatę, i też być może to zdyscyplinuje taką osobę, bo jeżeli ma na przykład gdzieś etat albo ma jakiś majątek, to po prostu będziemy to egzekwować. I co tutaj jeszcze podpowiem? Jeżeli zawieramy umowę najmu, to też warto, żeby zastrzec sobie rygor egzekucji co do zapłaty czynszu. To spowoduje, że wtedy nie musimy iść do sądu i czekać na przykład wiele miesięcy na pierwszą rozprawę sądową i wystarczy, że tylko na przykład najemca nie płaci za jeden miesiąc, za dwa miesiące, wtedy tylko idziemy do sądu, aby sąd nadał klauzulę wykonalności do tego naszego rygoru. I od razu wtedy może wejść komornik. I nie musimy czekać. Na wyrok, tak? tak nie Czyli musimy... to są te trzy siódemki, musimy to zawrzeć To są w, dokładnie, w to są te trzy siódemki. I trzy siódemki nie tylko na okoliczność wyprowadzenia się, ale też co do zapłaty. I tutaj też od razu powiem, że jeżeli najemca się na to godzi, wie, że ma taki rygor w umowie, to bardzo chętnie reguluje zobowiązania na czas. No to ciekawe. No to dobra. Powiedz mi te trudne nieruchomości, bo wielu z nas pyta. gdzie tam jest kasa, gdzie są pieniądze, ile można zarobić na udziałach na tym stanie prawnym, bo mówisz, że to się opłaca, ale z drugiej strony wielu pisze, że są ogromne zagrożenia, jak się na tym nie znamy, to jeszcze trudniej to mówimy o takich przypadkach, ale jakbyś powiedziała, bo dzisiaj, jakby dużo mówi, że normalnie się już nie da zarobić, że idziesz i kupisz sobie mieszkanie, wiesz, dewelopera, nawet poczekasz może OK, ale już to są takie duże inwestycje, koszty w to, że później wykończenie tego mieszkania, versus koszty znajmu, przychody znajmu, jak odejmiesz te wszystkie opłaty, podatki, no to średnie inwestycje. Każdy mówi, że zwykłe konto oszczędnościowe w banku da Ci więcej niż takie mieszkanie, co jest w ogóle no chore. No tak, zdecydowanie tutaj muszę się z tym zgodzić. Inwestowanie na przykład w Warszawie, w mieszkania pod wynajem, przy obecnych cenach, gdzie za kawalerkę płacimy 600 tysięcy złotych, dobrze zlokalizowaną, a możliwy do osiągnięcia czynsz od najemcy to jest jakieś 3000, 3500, gdzie, no wiadomo, trzeba uwzględnić jeszcze jakieś opłaty z tym związane. No to rzeczywiście tutaj no nie trzeba być znawcą tematu, żeby wiedzieć, że stopa zwrotu wychodzi marna. Ale czy to oznacza, że nie inwestować w mieszkania pod wynajem? Nie, też są przestrzenie, są wciąż na przykład inne miasta, tak? Nie, nie tak drogie jak na przykład Warszawa, Wrocław, Kraków, gdzie wciąż to się opłaca. Trzeba to wszystko tylko dobrze policzyć, no i też można trafić okazję. Ale rzeczywiście no też już to, to nie jest tak, jak było kilka lat temu, że rzeczywiście te, te stopy zwrotu są imponujące. One są. Marne. Są jednak nieruchomości, w które wciąż bardzo opłaca się inwestować i to nie tylko pod wynajem, ale ogólnie jeśli chodzi o obrót, bo podobnie jak stopy zwrotu właśnie z najmu trochę się obniżyły, no to też fliperzy, którzy działali w taki sposób i działają, że no, to jest dosyć... No, można powiedzieć prosty model biznesowy, tak, kupić tanio, drogo sprzedać. No to też nie mają lekko, dlatego że jeżeli jest typowa nieruchomość, dobrze zlokalizowana, nie jest to nieruchomość z jakimkolwiek problemem, no to mamy bardzo dużo konkurentów i te nieruchomości są przede wszystkim drogie. No i też co za tym idzie, stopy zwrotu z tych flipów też trochę są niższe. Konkurujemy przecież tak naprawdę z. Takim typowym konsumentem, który wielokrotnie kupuje te mieszkania na potrzeby własne i jest w stanie zapłacić więcej, dlatego, że to dla nas, dla flipera, tak, dla inwestora, to ma być biznes, a dla takiej osoby no to, to jest jakaś tam lokata długoterminowa, no i na przykład może zapłacić więcej za taką nieruchomość, bo obok mieszka ciocia albo jest kościół, czy przedszkole. Natomiast dla nas po prostu to się nie opłaca. I dlatego warto otworzyć się właśnie na trochę taki inny segment nieruchomości, tych które są tańsze, czyli z jakimiś kłopotami. Ale tak jak wspomniałeś, to nie jest temat najłatwiejszy. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Jeżeli takiej wiedzy nie mamy, no to możemy się wpakować w poważne tarapaty i nie tylko nie zarobić, ale jeszcze do interesu dołożyć sporo. Natomiast jakie to są nieruchomości? To są takie nieruchomości, które na przykład są zadłużone. To są nieruchomości, gdzie w księdze wieczystej jest jakiś bałagan. To są nieruchomości na przykład z jakimiś służebnościami, z prawami do z lokatorami, ale tutaj byłabym czujna. To są też nieruchomości, które możemy nabyć z licytacji komorniczych, od syndyków. Nieruchomości, gdzie nie ma jakichś dokumentów, na przykład brakuje jakiegoś przydziału po to, żeby móc założyć księgę wieczystą. I teraz, gdzie tu jest... Gdzie są pieniądze? Pieniądze są w momencie, kiedy mamy wiedzę, jak wyregulować dany temat. Wiemy, że załóżmy za. Trzy miesiące, za pół roku, tutaj też to jest ważne, żeby mieć umiejętność przeprowadzenia dokładnej analizy, ile nam to zajmie, tak? No bo wiadomo, czas to pieniądz, a w biznesie to, to ma kluczową rolę. No i teraz, jeżeli umiemy zrobić taki audyt tego problemu, można powiedzieć, no to wtedy wiadomo, taką nieruchomość możemy kupić dużo taniej, dlatego że rynek jej nie chce. Właśnie taka osoba fizyczna, która kupuje na potrzeby własne, czy ktoś, kto w ogóle no, nie jest z branży. No no to odpuszcza, bo mówi, ja to nie będę się tym zajmować. Poza tym, co istotne, tego typu nieruchomości nie można skredytować, dlatego one są odporne na takie okoliczności, jak na przykład kredyt 2% czy mieszkanie na start, które windują maksymalnie ceny teraz w górę. Te nieruchomości, umówmy się, one są teraz w większości przeszacowane. przeszacowane tak. No niemniej jednak, te właśnie trudne, problemowe nieruchomości, one tutaj cały czas zachowują no pewną stabilność. Stabilizację, dlatego, że no, one nie reagują na takie zawahania. No dobra, a gdzie je szukać w takim razie? Bo jak powiedziałaś, oczywiście te komornicze to wiemy, syndycy, ale tak jak mówisz, no nie wiem, z zadłużeniem, czy jest jakiś portal, tam jakieś miejsce? No nie, z reguły dłużnicy nie chwalą się tym, że mają długi i <laughs> nie mówią, zapraszamy wierzycieli, słuchajcie, mamy kłopoty i teraz to jest moment, kiedy możecie na przykład zlicytować naszą nieruchomość. Nie, rzeczywiście to jest trochę trudniej, ale. Też nie jest to niemożliwe. No, też możemy po prostu zaoferować swoją usługę w postaci takiej, że skupujemy tego typu nieruchomości, że na przykład pomagamy wyjść ze spirali zadłużenia i wtedy tacy ludzie będą się sami do nas zgłaszać. Dodatkowo, no, to są wszelkie jakby informacje, które mamy, że na przykład ktoś posiada udziały w nieruchomości wielokrotnie księgi wieczyste są przecież jawne. Jeżeli mamy księgę wieczystą na przykład budynku, no to też możemy zajrzeć do księgi wieczystej lokali. No i też wielokrotnie warto też spojrzeć na tego typu tematy, no bo często współwłaściciele nie mogą się po prostu ze sobą dogadać, na przykład były mąż chce sprzedać, a Pani żona nie chce sprzedać, i to też mogą być oferty, gdzie można coś dosyć tanio kupić. Natomiast rzeczywiście tutaj no trzeba mieć też nie tylko taką wiedzę typowo prawną, ale trzeba umieć robić dobry też audyt stanu faktycznego, czyli zobaczyć w ogóle, czy no taka nieruchomość, pomimo tego, że ją kupimy, no czy na przykład nie okaże się, że ją kupimy, ale dłużnik się nie wyprowadzi. Także tutaj też sztuka negocjacyjna. Negocjacji, rozmów, no i właśnie odpowiedniej wiedzy, jak takie nieruchomości kupować. Ale też muszę tutaj powiedzieć, że tych nieruchomości jest bardzo dużo. Ludzie wielokrotnie w ogóle sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że mogą to sprzedać. I jeżeli to my do nich wyjdziemy, pokażemy im rozwiązanie, to oni rzeczywiście chcą uporządkować tą swoją sytuację życiową, tylko nie wiedzą jak, i wtedy. Godzą się oczywiście na to, żeby sprzedać coś taniej, ale my jednocześnie no, trochę pomagamy im wyjść na prosto. I podejmujemy ryzyko. Mhm. No dobra, ale to jeszcze pytanie: mamy też od widzów takie konkretne? Wiesz, pewnie na jedno zdanie dla Ciebie odpowiedzi. Pierwsze to jest co się bardziej opłaca, czy przekazanie działki dzieciom, żeby ją sprzedały, czy sprzedaż i przekazanie pieniędzy w darowiźnie. Już pomijamy te kwestie podatkowe, tylko po prostu co według Ciebie jest bardziej opłacalne dla takiego przeciętnego Kowalskiego. To zależy, co to za działka. <grym> <grym> Ale generalnie nie. No tutaj tu nie ma jakiejś ogólnej reguły. Natomiast musimy pamiętać, że w rodzinie to czasami jest tak, że fajnie jest tylko na zdjęciu. I jeżeli, to wiem coś o tym, bo walczymy razem. Jeżeli przekazu na przykład działkę. Y dzieciom, i jest to na przykład kilkoro y rodzeństwa, no to wtedy też musimy pamiętać, że później no, interesy współwłaścicieli nie zawsze są tożsame i na przykład może się okazać, że przekażemy tą działkę, a zgotujemy komuś problem, y bo na przykład jedna osoba będzie chciała y się tam wybudować albo y sprzedać działkę, bo pojawi się kupiec za bardzo fajne pieniądze, a pozostali współwłaściciele. Będą mieli na to zupełnie pomysł inny i będą to blokować. No i wtedy czeka nas sprawa o zniesienie współwłasności. No a ta, jak sam dobrze wiesz, może być długotrwała i nie zawsze racjonalne argumenty docierają i, i później są, zamiast tak naprawdę przywilejów, to tylko kłopoty, problemy. tak. I brak rodziny. I problemy i brak rodziny czasami. <laughs> a powiedz mi, odnośnie tej darowizny, to w ogóle czy można i jak można podważyć darowiznę? Można. Co do zasady, darowiznę można odwołać, ale nie jest to proste. Także też trzeba to robić w bardzo przemyślany sposób. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że ta osoba, której coś darowaliśmy, ona będzie rażąco niewdzięczna, tak to się w prawie określa, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli to jest rodzic, daruje coś swojemu dziecku, no a to dziecko, pomimo tego, że ten rodzic jest w jakiejś trudnej sytuacji, nie opiekuje się, nie pomaga, robi jeszcze jakieś problemy, próbuje na przykład kogoś wyrzucić takiego rodzica z mieszkania i tak dalej, no to wtedy można właśnie powołać się na taką rażącą, niewdzięczną i próbować tą darowiznę odwołać, ale jak wiemy, no, darowizny nieruchomości dokonywane są w formie aktów notarialnych, i wykazanie też tej rażącej niewdzięczności jest dosyć trudne. Także tutaj to są, można powiedzieć, no, takie sytuacje naprawdę takie ekstremalne. Także to nie jest tak, że pójdziemy do sądu i powiemy: No jednak coś mi się zmieniło. Mhm. Tu mam kolejne. Czy mogę kupić mieszkanie tylko dla żony, żeby tylko ona figurowała w akcie neutralnym, jak nie mamy intercyzy? To chyba ja wiem z doświadczenia, że można, tylko trzeba udowodnić, że żona ma majątek własny, tak? Dobrze mówię? Nie no, dla żony można kupić, dlatego że można żonie po prostu zrobić taki prezent doskonały i oczywiście jeżeli... My dokonujemy, Czyli razem, tak? nie musimy kupować razem, tak? Możemy kupić tylko i wyłącznie dla żony, która ma swój majątek osobisty, dlatego że Zasadą jest, że jak wstępujemy w związek małżeński, no to z reguły jest tak, że jest to współwłasność taka łączna, że wszystko co w małżeństwie to razem, jeden bez drugiego nic nie może. Ale coraz częściej jest tak, że ludzie już na początku albo nawet przed zawarciem związku małżeńskiego robią tą tak zwaną właśnie rozdzielność majątkową i wtedy w ogóle ten majątek wspólny nie powstaje. Tak, tak, tak. Ale wtedy, jeżeli ty kupisz coś dla żony, tak, to oczywiście możesz to zrobić. Musisz mieć oczywiście udokumentowane środki, no ale też z pełną konsekwencją wtedy, że to jest już Je. żony. Tak, to jest Jak żony. Jak stracisz żonę, to i te rzeczy. No tak. Tak, jak gdzieś słyszałem, że ktoś przypisał na żonę majątek właśnie podczas trwania, bo miał firmę, no i żona się rozgadła i zostały bez firmy i bez majątku. No tak, tutaj też trzeba bardzo uważać. To są też takie sytuacje, z którymi przychodzą do mnie klienci i są w szoku, bo na przykład żona przed zawarciem związku małżeńskiego miała działkę, a na tej działce już małżonkowie wspólnie wybudowali dom. No i ludziom się wydaje, że no, skoro wybudowaliśmy wspólnie, no to to jest na pół. No tak nie jest, dlatego że w prawie jest taka zasada, że to co jest postawione na gruncie, to należy do tego gruntu, czyli de facto ten dom będzie żony, ale my, mo oczywiście, możemy domagać się rozliczenia nakładów e, na e, poczynionych na majątek żony. Ale to jest trudne, no bo z reguły, jak jest dobrze, no to nie zbieramy wszystkich faktur, i po 10 latach, jak się okaże, że jednak coś poszło nie tak, to może być to kłopotliwe. Oczywiście formalnie możliwe, ale bardzo trudne do udowodnienia, dlatego no, należy podchodzić do tego wszystkiego z dużym rozeznaniem. No tak, no tutaj ja tylko dodam, że. Elon, widzimy się w Muszynie już 3-6 marca na naszej zjeździe przedsiębiorców, więc pewnie będzie można w kulisach porozmawiać o tych trudnych przypadkach. Jasne. Elo, a powiedz mi jeszcze, jeśli też pytanie od widzów, jakie mam prawa do nieruchomości mającej udział 543 tysięczne, więc bardzo już dokładnie, chodzi mi m.in. o wykup części pozostałej, będącej własnością jeszcze trzech udziałowców. Yy, tutaj tak. Yy, należy w ogóle zacząć od tego, że. Tutaj jest mowa o współwłasności w częściach ułamkowych, czyli że każdy ze współwłaścicieli, ich może być kilku albo y, kilkunastu, albo kilkuset, jak w Leorskiego. Tak, może to być, to jest jak najbardziej dopuszczalne. E, w kancelarii mamy wiele spraw, gdzie znosimy współwłasność, a na przykład jest 48 współwłaścicieli, e, to już jest taka duża współwłasność, ale. Każdy z tych współwłaścicieli ma wtedy ułamek i może nim de facto dysponować, jak właściciel. Może go sprzedać, może go darować, może go obciążyć, jeżeli ktoś zechciałby się zabezpieczyć na tego typu małym udziale. Ale pytanie było: co, co może taka osoba? No to oczywiście. Taka osoba może w zależności od tego, czy jest na przykład w posiadaniu nieruchomości, czy nie, bo możemy mieć bardzo niewielki udział w nieruchomości, ale na przykład być w posiadaniu załóżmy kilku lokali i wtedy w ramach tego ułamka możemy korzystać z takiej nieruchomości, możemy nawet wynająć. Bez konieczności uzyskiwania zgody pozostałych współwłaścicieli, ale musimy pamiętać, że ewentualnym przychodem trzeba będzie się podzielić w stosunku do posiadanych udziałów z pozostałymi współwłaścicielami. Aha, a jeśli kogoś nie ma, nie ma tego posiadania, nikt, bo na przykład nie wiem, dostali w spadku, no to czy można dostać takie prawa posiadania, dysponowania, czy jak to wygląda w rzeczywistości, no bo jest cztery osoby mhm. czy pięć nie ma nikt. Tak. Zdarzają się takie sytuacje, że właśnie na przykład dostajemy nieruchomość w spadku, jeden ze współwłaścicieli. Korzysta, na przykład jest to kawalerka, o to będzie dobry przykład, no i nawet gdyby ktoś chciał, to nie ma możliwości, żeby pięć osób, znaczy do no możliwości jest, ale by było trochę niewygodnie, ale korzysta jeden współwłaściciel, a inni mają ten tak zwany pusty udział, tylko po prostu w księdze wieczystej. Co może zrobić taka osoba? Oczywiście może wnieść sprawę o zniesienie współwłasności, to może zrobić każdy, nawet ten, który ma najmniejszy udział i tak jak tutaj było w zapytaniu i... Oczywiście może złożyć wniosek do sądu o przyznanie na własność jemu takiej nieruchomości z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli. No i jeżeli na przykład wykaże, że rzeczywiście, pomimo tego, że ma taki mały udział, ale jest w stanie spłacić, a inni współwłaściciele nie byliby w stanie na przykład spłacić jego, pomimo tego malutkiego ułamka, to jest prawdopodobne, że sąd przyzna wtedy na własność nieruchomość takiej osobie, ale oczywiście to musiałoby się odbyć w toku postępowania sądowego, gdyby nie było zgody, no bo zawsze oczywiście też współwłasność można zjeść, idąc do notariusza i zawierając stosowną umowę, ale to zdarza się rzadko. Wiem coś o tym. A powiedz mi jeszcze, procedury przy mieszkaniu nabytym w spadku przez małoletnich, to... Co tutaj mhm. możesz poradzić? Znaczy tutaj tak, no tutaj jest kwestia taka, że no wiadomo, no jeżeli właścicielem mieszkania staje się osoba małoletnia, no to gdybyśmy chcieli w imieniu małoletniego taką nieruchomość na przykład sprzedać, bo jest to de facto w interesie na przykład małoletniego, to nie możemy tego zrobić tak, że po prostu pójdziemy do notariusza i jako ojciec, czy matka, czy nawet oboje rodziców, gdyby poszło, to po prostu przenieść własność, tylko musimy wystąpić do sądu o wydanie zezwolenia na sprzedaż takiej nieruchomości przez małoletniego. Jest to podyktowane tym, no, żeby chronić jednak ten majątek małoletnich, no bo też no, różne są rodziny, ale ale też nie jest to jakiś tam nie wiadomo, jaki skomplikowany proces. Trzeba tylko wykazać, że rzeczywiście no nie dojdzie do pokrzywdzenia, do jakiegoś uszczerbku w majątku małoletniego i też śmiało można to zrobić. No to powiedz mi jeszcze ostatnio bardzo głośna sprawa Rafa Zaorskiego, okiem prawnika. E, powiedz mi, no bo wszystko już chyba o tym powiedziane jest wiele emocji, e, straszy wspólnota, tam wiem, że blokuje wejście. Ale z drugiej strony, no jak to jest według Ciebie? Czy Rafał Zorski ma prawo to zrobić, co czyli mówimy o tym epickim flipie? Oczywiście, że tak. Ma prawo to zrobić z tego względu, że każdy z właścicieli, współwłaścicieli, jeżeli mamy prawo własności, to mamy prawo. Sprzedać to dowolnej ilości osób. Nie ma w przepisach czegoś takiego, że możemy sprzedać tylko 10 osobom czy 20, tak? I jak najbardziej możemy to zrobić. W związku z tym, sama tutaj opcja sprzedaży tego jest jak najbardziej legalna. Mało tego, jeżeli ktoś to kupi i będzie to nawet niewielki udział w nieruchomości, to może sprzedać to co do zasady dalej. Innym osobom. Natomiast kwestia tego, no, czy to jest ok, no bo tutaj się rozbija, że no, tak, no to będzie z pokrzywdzeniem innych właścicieli innych lokali, że nieruchomość straty, straci na wartości, to się okaże. Na razie to są wszystko przypuszczenia rzeczywiście sąsiedzi mogą mieć pewną obawę, dlatego że na forach można przeczytać zresztą na stronie nawet projektu że rzeczywiście ci udziałowcy mają mieć zapewniony dostęp też do tego lokalu no więc jeżeli wejdzie tam nawet 100 osób no to, to rzeczywiście może być to dosyć kłopotliwe. Samo blokada niemniej... windy wszystkiego tak, no niemniej jednak czy to jest dopuszczalne, i tutaj są też takie spekulacje, że dojdzie do tego, że wspólnota zlicytuje ten lokal. No Byłabym mocno ostrożna, dlatego że przepisy, które dopuszczają tak radykalne środki, jak nakazanie sprzedaży i w ogóle zlicytowanie, to jest już absolutnie taki po prostu, no, jakby, jeżeli już nic nie działa, to wtedy dopiero można tego typu środek zastosować. Natomiast te wszystkie zachowania, które miałyby mieć tam miejsce, one muszą być rażące, uporczywe, także to nie może być tak, że jakiś jednorazowy wernisarz spowoduje, że, że na przykład może dojść do sprzedaży takiego lokalu. No, ale jak już ktoś będzie chciał codziennie przychodzić, to już może być rażące. Ale rzeczywiście, jeżeli byłoby to w sposób rażące, rażący naruszanie tego porządku domowego, tutaj trzeba powiedzieć, że też na no, przecież wspólnota ma określony regulamin Regulamin, tak, Są określone normy porządku domowego już tam wprowadzone w tym regulaminie, ale oprócz tego coś takiego jak zasady współżycia społecznego. Więc jeżeli rzeczywiście będzie to nadmierna dolegliwość, to nie jest to niemożliwe, ale no, na pewno nie jest to łatwe. No, ale jak ktoś się zastanawia, jak już będzie tych 20 tysięcy udziałów, co gdzieś 10, no to jak wtedy, powiedząc, że idzie do licytacji, ktoś dostaje sprawę? No to przecież ustalenie nawet adresów rzeczy to by było wiele, wiele lat. Nie? Myślę, że to pokaże też trochę taką, no niestety, ułomność systemu naszego właśnie chociażby tak jak mówisz kwestii doręczeń poinformowania pozostałych współwłaścicieli no ale też tutaj jest jeszcze kolejna kwestia no nawet gdyby teoretycznie doszło do takiej sytuacji że będzie to wystawione na licytację to, to kto to kupi Zakładam, że ta nieruchomość nie będzie najtańsza, a ktoś, kto to by miał nabyć z opcją ewentualnych problemów tak dużych, tak z opcją możliwości w ogóle wejścia w posiadanie takiej nieruchomości, to, to raczej no jest to mocno wątpliwe wymeldować tyle osób na przykład nie jak się tak. zameldują. Ale rzeczywiście projekt jakby jest tutaj ciekawy ja jako prawnik też baśnie to obserwuję. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo yy, zobaczcie państwo wszyscy tutaj się nakręcają, że pan Rafał Zaorski sprzedaje to, chce na tym zarobić. A gdyby pan Rafał Zaorski na przykład chciał darować to na rzecz kilkuset na przykład osób, które są w domu dziecka. Czy to by było wtedy ok? Bo ja myślę, że tu duże emocje też powoduje to, że, że ma być na tym zarobek, że to jest jakieś tak, że, że są pieniądze. Także, wiecie Państwo, tutaj żaden przepis nie stanowi, tak, że ja na przykład, nie, że, że nie możemy za, zapisać w testamencie kilkudziesięciu osobom jakiejś nieruchomości. Także tutaj takie insynuowanie, że coś tu może być nielegalne, nie ok, że tego nie można zrobić, to no tam byłaby bardzo szybko. jeszcze chodzi ostrożna. o to, że niby jest księga wieczysta tam obciążona ileś milionów, ale znowu na projekcie piszę, że będzie wyczyszczona. Rozumiem, że jakby była obciążona, to nie warto kupować, bo przynosi te obciążenia, ale jeśli będzie wyczyszczona na dzień aktu, bo tak. możemy to sprawdzić online, no to jest ok. Tak? Umówmy się, większość nieruchomości, które kupujemy, ja osobiście no głównie zajmuję się obrotem nieruchomościami i w większości ksiąg wieczystych, szczególnie przy nieruchomościach tych droższych, mm. widnieje jakaś hipoteka. Natomiast też jeżeli są środki na jej spłatę, to nie stanowi to większego problemu. Po prostu część ceny nabycia idzie na spłatę tej hipoteki, a część załóżmy trafia do sprzedawcy, albo po prostu tak, jak tutaj są zapewnione zapewnienia składane, będzie to najpierw uregulowane, a nabywcy będą już, jeżeli będzie dochodziło do przeniesienia własności, będą kupowali towar czysty i tutaj też można przecież zawierać umowy przedwstępne, ewentualnie pod warunkiem tak, że kupię to w momencie, kiedy Długo. będzie to wolne od długów, i myślę, że tutaj będzie właśnie tego typu. No długów. ciekawe, też, też obserwuję, zobaczymy, jak to będzie też było bardzo dużo emocji. Łącznie z tym, że e, ktoś napisał, że poda wszystkich, co promują go właśnie do prokuratury, że e, rozmawiamy o tym. No, każde media rozmawiają, ale no, emocji to budzi wiele, więc no, ciekawy jestem. Elon, no, bardzo Ci dziękuję za tak merytoryczną rozmowę. I prawie kończąc, czy jest coś, co Ty byś chciała przekazać widzom? rozmawialiśmy dzisiaj sporo o trudnych nieruchomościach. Jako, że ja jestem można powiedzieć fanką tego Kobieta typu... od trudnych tak, spraw. Tak, ja jestem od trudnych spraw, to chciałabym chyba jeszcze tylko dodać, że Teraz jest taki pogląd, nawet gdzieś tam media ostatnio zaczęły się o tym rozpisywać, że obrót takimi trudnymi nieruchomościami, kupowanie nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej to jest trochę takie, taki wyzy, żerowanie na niedoli innych osób. Ja chciałabym przedstawić zupełnie inny punkt widzenia, z tego względu, że do mnie przychodzą klienci, którzy właśnie mają taki problem, że mają nieruchomość zadłużoną, mają na przykład udział w nieruchomości którego nie mogą się pozbyć, nikt nie chce tego kupić, mają nieruchomość z lokatorem niepłacącym i to powoduje, że oni się dalej zadłużają, bo na przykład mają ratę kredytu, nie mogą takiej osoby usunąć, albo jest jakiś wpis w księdze wieczystej typu służebność, tak naprawdę oni mówią: kurczę, ale ta służebność tak naprawdę w ogóle nie jest wykonywana, ale pomimo tego my nie możemy tego mieszkania sprzedać. I to są osoby, które wielokrotnie chcą świadomie sprzedać taką nieruchomość, ale ona rzeczywiście musi być tańsza, no bo jest z jakimś tam problemem, ale w momencie, kiedy sprzedadzą tą nieruchomość, to później są bardzo zadowolone, bo to powoduje, że wielokrotnie dla nich. To jest start ściągasz na nowe życie, tak? Albo po prostu ściągasz stresy, tak? I oni przychodzą wielokrotnie, chcą to oddać za darmo. Także absolutnie nie chciałabym, żeby był taki wydźwięk, że to, że ktoś kupuje nieruchomość z problemem taniej, to jest coś złego. To tak jak kupujemy samochód rozbity, no to też on jest tańszy. I oczywiście, jeżeli go naprawimy, no to później jego cena yy, wzrasta, no ale trzeba go nareperować, a kogoś może na to po prostu być nie stać, albo po prostu nie mieć ochoty tego robić i albo tak czasu. Albo czasu. Albo yy, czasu. Dlatego wszystko, co robimy fair, jeżeli tym ludziom rzeczywiście wytłumaczymy, dlaczego ta nieruchomość musi być tańsza, a później na tym zarobimy, dla mnie to jest jak najbardziej ok, ale tak jak przy każdym biznesie, Zawsze tra mogą się trafić robić. się też osoby, które działają nietycznie. Niemniej jednak, ten segment rynku uważam, że może być jak najbardziej w porządku e i warto też na niego się otworzyć, bo właśnie możemy mieć trochę też taką misję, żeby tym ludziom, którzy nie mają albo pieniędzy na to, żeby sobie z takim problemem poradzić, albo wiedzy, jak to zrobić, żeby po prostu im pomóc, i wtedy mamy trochę taką zasadę win-win, tak? Ludzie są zadowoleni, e a, a my. Jesteśmy zarobieni. Tak? Zarobieni. No bardzo Ci dziękuję, bardzo ci życzę dalszych sukcesów. No, ja cieszę się, że się znowu spotkamy, no bo od lat już tutaj się gdzieś znamy i rzeczywiście jesteś twarda babka w tych tematach <laughs> trudnych, więc no co mogę powiedzieć, życzę Ci dalszych sukcesów, Ela. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i do no zobaczenia. To cześć. Hej.